Proszę Pani, uważam, że to jest decyzja nie do końca przemyślana w sytuacji takiej, gdy mamy do czynienia z masowym strajkiem w Policji Państwowej. Trzeba nie tylko kierować się, wie Pani, takimi doraźnymi jakimiś celami w postaci na przykład zablokowania potencjalnego zagrożenia pojawienia się jakichś, nie wiem, rasistowskich na przykład haseł, tylko przede wszystkim priorytetem powinno być dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców i zdawanie sobie sprawy z tego zespołu przyczynowo-skutkowego, co może się zdarzyć w przypadku zablokowania marszu w sytuacji, gdy nie mamy służb powołanych, strajkują służby powołane do ochrony pożytku publicznego. To jest zupełnie, proszę Pani, poza polityką, poza wszystkim, ja mówię o interesie obywatelskim. Uważam tę decyzję za bardzo nieprzemyślaną, ale mówię, nie mnie oceniać, ja jestem po prostu bardzo zniesmaczony, że w ogóle dochodzi do tego typu sytuacji przez stulecie niepodległości, że jednak ten partyjny jakiś interes, walka partyjna, międzypartyjna i nie będę szukał, kto jest bardziej czy mniej winny, że to się przenosi, proszę Pani, na tak potężne, tak ważne dla Polaków święto, stulecie odzyskania niepodległości. Porażające jest to wszystko. Nie, jest to absolutna prowokacja wymierzona i w organizatorów marszu, ale przede wszystkim szeroko pojęte środowiska patriotyczne, te wszystkie osoby, które od lat przyjeżdżają, by uczestniczyć w tym wydarzeniu, aby w ten sposób oddać cześć polskim bohaterom, uczestniczyć w święcie polskiej niepodległości, a tutaj szczególnie, bo stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i też wydaje się, że szczególny marsz pewnie z większą liczbą uczestników niż dotychczas. Jest to jednak prowokacja, która przyniesie zdecydowanie więcej szkody niż pożytku. Ja mam nadzieję, że sąd, do którego organizatorzy się odwołają, podejmie jednak decyzję taką zdroworozsądkową. Przede wszystkim na takie decyzje trzeba patrzeć pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców i bezpieczeństwa ewentualnych uczestników. Jeżeli sam premier Morawiecki twierdzi, że nie są w stanie służby państwowe zabezpieczyć odpowiednio takiego marszu, jeżeli prezydent Andrzej Duda nie będzie brał udziału, jeżeli nie będzie tam przedstawicieli władz, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Ale przypominam, że od każdej takiej decyzji przysługuje odwołanie do sądu. I to sąd zdecyduje, czy decyzja pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz była zgodna z prawem i czy była zgodna z tymi przesłankami, na które ona się powołuje. Bezpieczeństwo to istotny element, o który każdy gospodarz miasta musi dbać. Jeżeli to bezpieczeństwo jest zagrożone, no to wówczas musi być to brane pod uwagę. Tak samo jak w reprywatyzacji chodziło o to, żeby właścicielom oddawać mieszkania, a szczególnie interes miała Gronkiewicz-Waltz w tym. Więc powiadam Państwu, ja jako poseł Rzeczpospolitej jestem po prostu tą informacją zbulwersowany na tyle, że jestem w stanie powiedzieć, że jest to po prostu prowokacja. To jest dwulicowość Platformy Obywatelskiej, dlatego ich zbójami nawyzywałem, bo to są zbóje, którzy chcą doprowadzić do rozruchu w Warszawie. Jeżeli poleje się polska krew, to właśnie przez nich. I mam wrażenie, że to właśnie oni prowadzą ku temu po to, żeby przejąć władzę, nie wiem, z czyją pomocą.